Oddolnie się organizując i solidarnie walcząc, jesteś w stanie przeciwstawić się takiej mafii, jaką właśnie reprezentuje Neba. Będziesz na nich harował i będziesz na nich harował. Odpiewaj co za hajs. Każde cięcie, każda zamykana szkoła, każde likwidowane mieszkania muszą się spotkać z naszym stanowczym oporem. Młodszego opiekuna wynosi 1200 zł. Pan prezydent obiecał nam takie pensje do roku 2032. Niech mi nauczy żyć na taką marną pensję. Niech mi pokaże, jak mam wyżyć i wyżywić swoją rodzinę. W każdym kolejnym zakładzie pracy mamy zwolnienia, mamy rozwój pracy czasowej, mamy likwidację funduszu socjalnego. Mamy ciągłą presję i na czas igrzysk pracodawcy, kamienicznicy, władze miasta nie grają z nami w jednej drużynie. Ta dyskusja wróci za miesiąc, wróci też na jesień, kiedy my zaczniemy dyskutować na temat budżetów miasta, kiedy zaczniemy dyskutować na temat cięć i wówczas wszystkim przypomnimy euro, ale wtedy władze będą chciały, żebyśmy o tym euro zapomnieli, a my będziemy ciągle powtarzać i ustawicznie przypominać, że te dziury budżetowe, że brak na żłobki, przedszkola, oświatę, kulturę bierze się m.in. z tym, że nie liczono się z wydatkami na euro. Przypomnimy im euro na jesień i zobaczymy, co wtedy powiedzą. I zobaczymy, jak wtedy będą liczyć koszty i zyski.